Droga krzyżowa, ofiara trudu. Łatwiej jest znieść wysiłek i cierpienia, nawet wielkie, które są jednorazowe i trwają krótko. I kiedy w zasięgu dłoni jest cel. O wiele więcej samozaparcia wymaga trud rozciągnięty w czasie, którym jest całe życie na ziemi. O wiele więcej wysiłku trzeba, by dochować wierności, gdy oczy nie widzą końca drogi cierpień i trudów, nie dostrzegają owoców, jakże często. Wtedy wystawiona jest na próbę wiara w obietnicę Ojca. Wystawiona jest na próbę cierpliwość wobec siebie, wobec własnej bezsilności i nędzy, wobec wytrwałości i wierności obiecanych Bogu i wobec pokory Chrystusa, który wkroczył w Twoje życie. Wtedy także wystawiona jest na próbę Twoja czujność, by w porę rozpoznawać pokusy, jakimi wabi Cię świat i kłamstwa, które szepce zły duch, by rozpoznawać ciernistą ścieżkę życia wśród pozornie wygładzonych dróg śmierci. Światłem w Twym trudzie życia ziemskiego, jaki oświetla Ci drogę, jest Ewangelia i dziecięca ufność, która wkłada Twoją dłoń w dłoń Maryi, by razem z nią podążać za Chrystusem i by czuć się bezpieczną i spokojną, jak dziecię prowadzone przez Matkę. Łatwiej jest znieść wysiłek i cierpienia nawet wielkie, które są jednorazowe i trwają krótko. I kiedy w zasięgu dłoni jest cel. O wiele więcej samozaparcia wymaga trud rozciągnięty w czasie, którym jest całe życie na ziemi. O wiele więcej wysiłku trzeba, by dochować wierności, gdy oczy nie widzą końca drogi cierpień i trudów i nie dostrzegają owoców, jakże często. Wtedy wystawiona jest na próbę wiara w obietnicę Ojca. Wystawiona jest na próbę cierpliwość wobec siebie, wobec własnej bezsilności i nędzy, wobec wytrwałości i wierności obiecanych Bogu i wobec pokory Chrystusa, który wkroczył w Twoje życie. Wtedy także wystawiona jest na próbę Twoja czujność, by w porę rozpoznawać pokusy, jakimi wabi świat i kłamstwa, które szepce zły duch, by rozpoznawać ciernistą ścieżkę życia wśród pozornie wygładzonych dróg śmierci. Światłem w Twym trudzie życia ziemskiego, jakie oświetla Ci drogę, jest Ewangelia i dziecięca ufność, która wkłada Twoją dłoń w dłoń Maryi, by razem z nią podążać za Chrystusem i by czuć się bezpieczną i spokojną, jak dziecię prowadzone przez Matkę. Stała, matce, która się z synem żegnała,
która uczyć cię będzie pokory. Cierpienia znieść ci pomoże ona, matka, która pod krzyżem stała. Matka, która się z synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory. Cierpienia znieść ci pomoże. Kiedy ruszysz w daleką wędrówkę, powierz się matce. Gdy na szlaku zaskoczy cię burza, ofiaruj się krzyżem stała, matce, która się z synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory. Cierpienia znieść ci pomoże ona, matka, która pod krzyżem stała, matka, która się z synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory. Cierpienia znieść ci pomoże. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, powierz się matce, gdy w twym sercu znów gości trwoga. Ofiaruj się jej, matce, pod krzyżem stała, matce, która się z synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory. Cierpienia znieść ci pomoże ona, matka, która pod krzyżem stała, matka, która się z synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory. Cierpienia znieść ci pomoże.